A ty przeniesiesz się do swojego gabinetu, tam gdzie przeprowadzimy teraz tą sesję, do tego samego, który wytworzyliśmy w poprzedniej sesji. Jeden, dwa, trzy. Jestem w gabinecie. Okej. Okay. Zapraszam Twojego opiekuna duchowego ze strony światła L. Jestem, czekam cały czas. Zapraszam Helenę. Witam. Witam. Będę chyba potrzebował Twojej pomocy, Helena, ponieważ z Mateuszem coś tam się dzieje nieciekawego. I zobaczymy. W tej chwili Mateusz, robisz skan swojego ciała. Zaczynasz od głowy. I wszelkie jakieś programy, które zostały ci narzucone bez twojej wiedzy i woli. Wszelkie jakieś, jeśli są takowe, wszczepy, chipy, programy, zauważysz, wyodrębnisz, mi je wszystkie przedstawisz. Zaczynaj skan. Już. Od głowy. Tak. Nie ma nic podczepionego, ale są ubytki energii bardzo osłabione. Okej. Cofnie, ja policzę od 3 do 1 i cofniemy się do czasu, kiedy byłeś jeszcze całkowicie silny, mocny, sprawny, bez tego osłabienia, bez tych ubytków energii. 3, 2, 1. Jak się czujesz? Dobrze. Dobrze. To teraz mi powiedz, co takiego się stało i kiedy? Bo dochodzimy do momentu, kiedy wystąpiło to zjawisko osłabienia. Kto i co spowodowało to osłabienie? Oni chcieli się dostać do mnie i moją osłonę zaczęli. Oni to takim jakby energia skoncentrowana, ona działała w rodzaju wiertła, czegoś takiego. Ja chciałem. Osłona traciła energię, ja chciałem tą energię od siebie przekazywałem, żeby im się nie udało. No i I ja bardzo dużo tej energii swojej straciłem i ja teraz jestem słaby, ja nie mogę nad emocje moje nie panuje nad sobą. jeszcze raz policzę od 3 do 1 i cofniesz się do momentu, kiedy byłeś całkowicie silny i sprawny. 3, 2, 1. Już. Czyli przed tą ingerencją tych ciemnych istot. I teraz jesteś w swoim gabinecie. Za chwilę będziemy robić dalej skan, ale przypominam, że na twoim komputerze jest ten kamień. Widzisz go? Tak. Jak on w tej chwili wygląda, jak go widzisz? Jasny.
wielkości śliwki. Nie zmienia on, tak jak cały czas był, tak wygląda. Ale w tej chwili zwróć się do tego kamienia, żeby ten kamień podniósł swoją wibrację i zaczął bardzo mocno promieniować energią ochronną. I obserwuj, jak on zaczyna się zmieniać, jego wygląd. Zaczyna być... Błękit zaczyna wchodzić i świeci. Przekazuje to mi. Tak. Dużo tego idzie. To jest, to trzeba w czasie rozłożyć. Ta energia, ona, jej jest bardzo dużo potrzeba, a on, albo on nie jest w stanie tego przekazać tyle w krótkim czasie, albo ja nie jestem w stanie wchłonąć. Trzeba zmniejszyć ilość, a żeby trwało to długo, długo, godziny. Okej. To teraz zastosujemy się do tego polecenia. Ale twoja energia już wzrosła bardzo mocno w międzyczasie. I teraz przypomnij sobie, jak wygląda ta ochrona, którą stworzyliśmy, ta osłona przed działaniem tych ciemnych sił. Jak to wyglądało w pierwotnej wersji, tuż po utworzeniu. Widzisz to? Tak. A czy w tej chwili są jakieś zmiany wyraźne? Tak, to nie wygląda tak, jak wtedy miało jednolitą barwę, jednolitą strukturę, a teraz w pewnym miejscu to jest ubytek, dziura po prostu taka. Ona nie jest, nie przechodzi do samego wnętrza, ale jakieś 75% grubości zostało pokonane. To teraz odbudowujemy tą osłonę, wzmacniamy. Te ubytki zostają boską energią zapełnione. Dodatkowo robimy tak jakby podwójną tą osłonę. I jeszcze grubszą, i jeszcze solidniejszą. Najpierw tą. Tak. Tą starą. Tak. Trzeba to wypełnić. Tak. Dobrze, to zostało. To nie było. Powierzchniowo to nie było duży otwór, ale on był głęboko, wchodził. To już zostało zaklejone. Tak. Zregenerowało się. I teraz tą nową osłonę, tak? Tak. Budujemy jeszcze potężniejszą, jeszcze bardziej odporną na zakusy tej ciemnej strony. Tworzy się to.
Nie mam siły. To ja zastępuję cię przy tej budowie. Ty czerpiesz powoli tą energię z tego kamienia, a przez moje ręce idzie energia boska, świetlista, która buduje tą osłonę. Możesz obserwować, jak to przebiega. Tworzą się jakby odlewało się tak kolejne warstwy takie się tak. Tworzą. Jak to będzie gotowe, to mi powiesz. Już ostatnie. Już jest skończone. Ostatnia warstwa. Okej, dzięki. I teraz ta ochrona jest od twojej strony przejrzysta i co jest poza tą ochroną możesz zobaczyć swobodnie. Natomiast te ciemne byty cię nie widzą. Ona dla nich jest to jakby lustrem. Patrzą w tym kierunku twoim, a oni widzą tylko swoje paskudne gęby. Nie widzą ciebie. I teraz zaproś, rozkaż tym ciemnym bytom, które tam ciągle próbują się dostać do ciebie, żeby stanęły oczywiście po drugiej stronie tej zasłony, i powiedz nam, ilu ich przyszło i jak wyglądają. Ja nie jestem w stanie powiedzieć. To są całe... Oni w rzędach stoją i są... Na pewno setki. Tak, Biblia o takich przypadku mówią, że jest ich legiony, czyli bardzo, bardzo dużo, nieprzeliczona. I stoją tak poustawiane jak rzymscy legioniści w takich kwadratach takich. Okay. Jest, jak okiem sięgną, jest ich tyle. Okej. Okay. Czyli cała potęga ciemnego świata usiłuje cię zniszczyć, usiłowała cię zniszczyć. Teraz ja rozkazuję w twoim imieniu oczywiście, żeby dowódca najważniejszy z nich wszystkich stanął przed tymi szeregami legionów i już musi to wykonać, jako że jest to w twoim polu energetycznym. Stoi. Okej, okay, to teraz Mateuszu, dokładnie mi go opisz. Popatrz mu w oczy, dotknij go, on ci nic nie może zrobić. Sprawdź jego DNA. Co to za istota? Opis i esencja. On jest zły. Wygląda. Tak. Nie wiem, do czego to przyrównać. Ma. Ja takie coś kiedyś widziałem.
On ma cztery nogi jak koń, jak w mitologii. Tak. Oni mieli tors ludzki, a u dołu byli jak konie, cztery nogi. Tylko czyli że to jest centaur, tak? Tak, tak, dokładnie. Witam cię, centaurze. Nie nazywaj mnie tak. A ja chcę, żebym cię nazywał. Niegodzien. Niegodzien jesteś mojego imienia. Dobrze. Nie chcesz powiedzieć imiona, na razie damy tego spokój. W każdym razie my cię widzimy jako tą hybrydę. W naszej mitologii, naszej, no, tej starożytnej, takie istoty były nazywane centaurem, ale jeśli nie lubisz, to nie będziemy cię tak nazywać. Powiedz nam, dlaczego tak się upieracie, żeby tego Mateusza dopaść? Wiecie już o tym. Wiemy. Po prostu się go boicie, tak? Wiecie, że wam zagraża. To, co będzie, tak, jest dużo bardziej niekorzystne niż to, co jest. No właśnie. A do tego, że będzie dla was gorzej, to właśnie między innymi Mateusz się przyczynił. Wy to czujecie, tak? Dużo. Informacji, które do nas dochodzą, one przemawiają za tym, że tak może być. Okej. I macie na pewno jakiś plan rezerwowy. Czyli po tym przełomie, który nastąpi, wtedy, kiedy będziecie musieli odejść, powiedz, jak wygląda ten wasz plan rezerwowy? Co wtedy ewentualnie możecie zrobić, żeby po prostu w dalszym ciągu funkcjonować? Jaka jest wasza plan rezerwowy? Dlaczego ja miałbym ci to powiedzieć? No, wprawdzie nie musisz w tej chwili, no ale pytam, tak normalnie rozmawiamy. Dlaczego boisz się powiedzieć? To śmieszne, co mówisz. Ale z mojego punktu widzenia tak to wygląda. Popatrz, za tobą stoją twoje legiony. A ty jeszcze się boisz? Cwany jesteś. No. Jak wy to mawiacie, tak, starasz się w moje ego uderzyć. No tak. Jestem ponadto, ale niech ci będzie. No. Więc słucham. Jeśli nastąpi moment, że przyciśniecie nas, tak, zupełnie, my jesteśmy w stanie zejść w... Jak to wam wytłumaczyć? Głębiej. Przycupniemy, odczekamy, zbierzemy siły. My się uczymy na błędach. I wrócimy. Wielokrotnie silniejsi.
Powiedz do mnie, ilekroć, ile razy już była taka sytuacja, że musieliście się wycofać z ziemi, nabrać sił i znowu próbować i tak w kółko. Ile to razy już coś takiego przeżywaliście? Dużo. Nie znudziło się wam? To jest nasz sens istnienia. Nam się to nigdy nie znudzi. My po to funkcjonujemy. Okej. Powiedz nam, jaki jest wasz rodowód? Oczywiście wszystko pochodzi ze źródła. Ale twoja pamięć osobnicza, indywidualna. Jak daleko twoja wiedza na ten temat waszego pochodzenia sięga? Kiedy ja powstałem, było wielu przede mną. Ja początku nie pamiętam. Ale to początek? Chodziło o to, że ktoś, kto tworzył, tak, on stwierdzi, że musi być równowaga. My musimy być. Zgadza. Jeśli są ci po drugiej stronie, to my też musimy być. To wszystko musi się zrównoważyć. Zgadza się. Masz całkowitą rację. Natomiast teraz mi powiedz, czy ta gra, te zapasy pewnego rodzaju będzie miała kiedyś koniec? Z twojego punktu widzenia oczywiście. Jedno z cięższych pytań, jakie kiedykolwiek usłyszałem. Nie mam, nie mogę, nie wiem. Tak. Rozumiem. Słuchaj. To tak naprawdę jest pytanie o to, czy wszystko będzie miało koniec? Źródło na pewno nie będzie miało końca. A wszyscy, i wy, i my, pochodzimy ze źródła. Wniosek. Też nie będzie końca tego, co my robimy. I tak by się mogło wydawać. Powiedz nam, mój drogi, jak daleko sięga wasza, nazwijmy to na razie władzą, w każdym razie zasięg waszego działania. Czy to dotyczy tylko naszej Ziemi, planety, czy to dotyczy naszej galaktyki, czy to dotyczy, czyli ta wasza władza, no, działalność. Jak daleko sięga, patrząc na całość, na cały zasięg waszego oddziaływania. Wy to nazywacie wszechświatem. Tak. Czyli jesteśmy, z waszego punktu widzenia, jesteśmy wszędzie. Mniej lub bardziej, ale wszędzie. Czy uważasz według ciebie, że ten obecny wszechświat, w którym działacie, ma gdzieś koniec?
czyli gdzie się kończy. Czy on się rozszerza w nieskończoność? Jak z Twojego punktu widzenia to wygląda? Tak, tak właśnie się dzieje. Zawsze, kiedy stwierdzamy, że doszliśmy do granic, po chwili się okazuje, że to nie, że to jeszcze dalej. My się dalej przemieszczamy i stwierdzamy, że doszliśmy do granic, a się okazuje, że jeszcze dalej. On się po prostu rozszerza. On się rozszerza według praw pewnych, które prawa to źródło. Bo to źródło, powiedzmy, że jest nieosobowe, natomiast prawa są niezmienne, tak jak to źródło. Czyli możesz sobie wyobrazić, że kiedyś coś musi się z tą grą, z tym cyrkiem stać. Coś się musi przekształcić w inny rodzaj, w inny świat, w inny wszechświat, w inne bycie. To tak jak energia. Ona jest, tylko zmienia się. Tak. To jest do zaakceptowania, to jest prawdopodobne. Czyli jeśli to potrafisz zaakceptować, to czy potrafisz zaakceptować, w sensie wyobrazić sobie, że wy, jako ta antagonistyczna siła w stosunku do nas, potrafi się to jakby przeobrazić w takie istoty, które będą kierować się tylko miłością, tolerancją, zrozumieniem. Potrafisz sobie to wyobrazić? Czysto teoretycznie i naprawdę muszę bardzo swoją wyobrazić. Niesamowita rozmowa, jaką ja prowadzę. No widzisz? Gdy bardzo, bardzo swoją wyobraźnię pobudzę, tak. Powiedzmy, że w jakimś sensie jestem w stanie to sobie wyobrazić. No bo takie jest prawo źródła. Wszystko o pewnym dochodzeniu do pewnej granicy przeistacza się tak jakby w drugi biegun istnienia. Czyli biorąc pod uwagę czas, możemy wprowadzić ten parametr. Dojdzie do tego, że wy, którzy w tej chwili macie z mojego, z naszego punktu widzenia bardzo paskudną rolę, ale jak mówię, dojdziemy do tej granicy, wy staniecie się świetlistymi, pełnymi miłości istotami. No dobrze, ale ja wyciągam dalszy wniosek. Tak. Istoty świetliste staną się nami. Oczywiście. Niesamowite. No. I teraz doszło do ciebie pewne teorie, pewne fakty, bo to nie są teorie, to są już fakty. To teraz stałeś się po prostu więcej wiesz, mądrzejszy. I mając to na uwadze, że kiedyś jednak będziesz najbardziej świetlistym i miłującym aniołem, to możesz sobie wyobrazić w tej chwili, że już możesz to jakby zrobić pierwszy kroczek, pierwszy stopień w tamtym kierunku, nie masz ochoty?
Nie. Ja bym chciał to odwlec jak najbardziej. No taką masz naturę. Ja to rozumiem. Z tym, że no przecież wiesz, że kiedyś to się skończy. Będziesz żył wiecznie? Tak. Czy to życie, w którym jesteś w tej chwili, będzie trwało wiecznie? Aż do granicy, kiedy znowu będę odgrywał rolę, powiedzmy, którą wy teraz odgrywacie. Już to zresztą robiłem mnóstwo razy. To dlaczego nie chcesz tego przyspieszyć? Właśnie ja chcę, bo mi tutaj ja chcę przyspieszyć, ale to jakby znając prawa, to musi potrwać jeszcze. Musi potrwać i póki co ja teraz z mojego punktu widzenia, ponieważ jestem po tej stronie przeciwnej w stosunku do ciebie, chciałbym ci zaproponować, bo nie chcę się wdawać w żadne bójki, takie jakieś burze, jakieś coś, bo to wszystko nie ma sensu, bo finał i tak jest wiadomy. Chciałbym, żebyś stracił zainteresowanie kimś takim jak Mateusz, poprzez którego rozmawiamy. Po prostu mi przeszkadzasz bardzo, bardzo mi przeszkadzasz. My mamy jeszcze zadanie do wykonania. Wy macie zadania w innych rejonach, w innych strefach. Czy byłbyś skłonny, na razie mówię, to jest propozycja taka pokojowa, taki rodzaj. Róbcie swoje w innych rejonach. A rejon Mateusza, mój i mojej grupy zostawicie w spokoju. Bez walki, bez pisemnych zobowiązań, tylko taka honorowa umowa. Wy swoje gdzie indziej, a my swoje tu. Ciekawe. No. Ale to nie będzie... To będzie miało ograniczenia czasowe. Nie mogę powiedzieć, że na zawsze. Bo to prędzej czy później będziemy musieli się nim zająć. Mateuszem w tym, w jego obecnym cielesnym wcieleniu? Jak to powiedzieć? Mateuszem energią. Nie jego cielesnością, chociaż wiadomo, że kiedy będziemy mieli wpływ na energię, to cielesność też będzie dotknięta tym, ale nam bardziej chodzi o jego energię. Na czym to ewentualnie według twojego wyobrażenia będzie wyglądać? Kiedy i w jakich okolicznościach jeszcze będziecie chcieli czerpać energię z Mateusza? Za dużo chcesz wiedzieć. Bo taką mam naturę. Wy i tak się o tym dowiecie. No właśnie. Bo no nie będzie sposób tego ukryć, ale tu... Czerpanie. Po prostu on w pewnym momencie osiągnie na tyle poziom rozwoju, że on po prostu będzie w stanie bezpośrednio nam szkodzić i wtedy będziemy musieli zadziałać. I to nie będzie chodziło o czerpanie dla zysków, tylko czerpanie, tylko neutralizacja tej jego energii, zniszczenie jej, pozbycie
pozbycie się jej z niego. No niestety, na taki układ to my nie możemy iść. Tak, myślałem. Nie możemy dojechać. Trzeba po prostu prowadzić ten cyrk w dalszym ciągu. No i będziemy się musieli boksować. No niestety, tak było i tak będzie. No będzie, ale to zobaczymy, jak to długo wy wytrzymacie jeszcze. Lub wy. Tak, no, na ile nam starczy, starczy energii do tej walki, ale chyba wiesz, że takich po naszej tej jasnej stronie jest istot o mocy przewyższającej mocą wasz świat. Bo powiedzmy, zasób energii Mateusza faktycznie jest, powiedzmy, na takim poziomie, jaki jest i, no, i każda kropelka tej energii jest dla was cenna, chcecie to neutralizować i tak dalej. Natomiast w tej wojnie my mamy bardzo potężnych sojuszników. No i jeśli ci starcza wyobraźni, no to zastanów się, czy nie lepiej zostawić Mateusza w spokoju, a szukać sobie energii, siły, pożywienia gdzie indziej. Nieświadomy, gdzieś tam na ziemi jest bardzo mnóstwo. Możecie korzystać. Oczywiście to jest niehumanitarne, ale wybierając między możliwościami, czy by to nie było dla was korzystne? Tych, że tak powiem, bezbronnych, my tak, to jest taki, no, bydło hodowlane, wy co, a jeśli chodzi o takich jak on, no. My nie możemy im odpuścić. Oni by, to by było bardzo głupie z naszej strony, gdybyśmy pozwalali im się rozwijać, rosnąć w siłę. Prędzej czy później to by się obróciło przeciwko nam. Musimy działać w ten sposób. Musicie działać, ale liczcie z przegraną. Weź pod uwagę... Wy też się liczcie z przegraną. Nie bądźcie tacy pewni siebie. Ale też musimy robić swoje, tak samo jak wy robicie swoje. Od wieków. Wieków. Mało powiedziane wieków. Od zawsze. O, lepiej. Tylko to zawsze. Też, też rzecz względna. W tym cyklu, powiedzmy. W tym cyklu. Tak jest. Okej. No nic, będę musiał jednak poprosić o pomoc w tej chwili. A, jeszcze cię zapytam. Czy ty spotkałeś się już z działalnością, z mocą kogoś takiego jak Maria, Matka Jezusa Chrystusa? Maria, Miriam. Krążą moje legendy. Jakie z waszego punktu widzenia krążą te legendy? Że gdzie się napotka, to lepiej nie walczyć, lepiej uciekać. Lepiej podwinąć ogony i się odwrócić. Ale to nie jest, to nie jest
ja powiedział, użyłem słowa ucieczka, ale to nie chodziło, to chodziło o odwrót, przemyślany odwrót. No i właśnie to przed chwilą to jakby chciałem ci zaproponować. Bo ja teraz poproszę. Miriam. O pomoc. O pomoc dla Mateusza. I pokaż się temu centaurowi. Niech on odwróci się jednak na tych swoich czterech kopytach i pokaże zad i niech się wycofa. Wiem, że ty walczysz pokojowo, ale również jak jest już bardzo, bardzo ciężko, to potrafisz również zetrzeć w proch nie jednego, a całe legiony centaurów. On widzi. Opuścił łeb, opuścił łeb. Tak. Cofnęli się. On wykonał jakiś gest, jakiś ruch. Te legiony się odwrócili się i odeszli na pewno. Cofnęli się. Okej. Są dalej, oni odsunęli się. Mario, poślij swoich aniołów, ażeby poodcinali wszelkie ścieżki dostępu do Mateusza na zawsze. Mateusz tu jest potrzebny w tej chwili. I te próby, ciągłe próby ingerencji w działalność Mateusza i moją, no po prostu utrudniają nam robotę. Niech Michał czy Święty Jerzy podcinają wszystkie te ścieżki, te promienie, te, nie wiem, kable. Trudno mi sobie to wyobrazić. Poprzecinają na zawsze. Działają. Okej. Przecięli ostatnią, ale zanim to zrobili, to tamten krzyknął. Do zobaczenia. Drogi są przecięte, ale on... Co on miał na myśli? No, że się to odwróci kiedyś tam. On ma taką nadzieję. Chyba, że wszyscy z powrotem staniemy się źródłem. Tam już nie będzie biegunów. Lewy, prawy, ciemny, jasny. Wszystko będzie źródłem. To jest finał. Dziękuję.
przede wszystkim Maryi, Michałowi, Pierzem i wszystkim, którzy udzielili mocy naszej stronie, uzewnętrznili tę moc. I w tej chwili Mateusz za tymi swoimi zasłonami przed ciemnością, przed złem. Trudno powiedzieć złem, no w każdym razie przeciw temu przeciwnemu biegunowi. Dziękujemy wam wszystkich i ten etap sesji mamy za sobą. Jeśli skończyli swoją robotę wszyscy, no to do zobaczenia. Ewentualnie, jak będzie jeszcze kiedyś potrzeba, no to się zjawimy z prośbą. Podnieśli ręce i się odwrócili i odeszli. Dzięki. Mateusz, jak się teraz czujesz? Pod względem energetycznym, względem psychicznym. Lepiej. Spokojniejszy i taki silniejszy. Okej. Dla porządku. Zrób skan, tak jakby od nowa, całości swojej istoty. Czy coś tam jest, co jeszcze będziemy musieli posłać na tą drugą stronę? Po kolei. Chodzi o te programy paskudne, które tam są, które są niepotrzebne, które przeszkadzają w twoim rozwoju, w twojej działalności. No i coś takiego, jeśli zobaczysz, poczuj, bo musisz zobaczyć. Jest okazja to wszystko w tej chwili wyczyścić, wypalić, pozbyć się tego. Nie. Nie ma niczego. No to za to również dziękujemy. Jesteś mocny i tak pozostanie. Na zawsze. Aż do końca cyklu. Przy okazji, wszelkie dolegliwości twojego ciała fizycznego również zostają usunięte. Wszystko zaczyna pracować według boskiego wzorca, według boskiej matrycy. I wszelkie zaburzenia, niewygody, jakieś nieciągłości w twoim ciele fizycznym zostają zniwelowane. Teraz popatrz w to lustro magiczne. Jak siebie widzisz w tej chwili? Pozytywnie. Silny. Widać energię taką bijącą. Jak byś opisał tą energię? Czy to jest coś w sensie aury twojej, czy jak to widzisz? To jest sama aura, ale od niej odchodzą tak jakby od głowy w górę, później na boki. Jeszcze 10 takich promieni, a ich
środek promieni jest złoty. Tak jakby aura była aurą, a to miało było ponad nią, jeszcze dalej sięgało. Możesz określić, jak daleko to sięga, dokąd? Mogę porównać z aurą. Tak. To jest około... Więcej niż 5 razy grubość aury. Aha. Teraz zwracam się do L. L. Wytłumacz nam to, co to oznaczają te promienie, te 10 promieni, którymi promieniuje w tej chwili Mateusz. To jest proces rozbudowy aury. Ona jak wam to wytłumaczyć? Zanim powstaną jej następne warstwy, tak. Ona najpierw takimi właśnie promieniami się rozszerza. Można to wytłumaczyć. To jest też rodzaj badania otoczenia, czy będzie możliwy rozwój tych kolejnych warstw. To jest po to. To jest po prostu pierwszy etap rozwoju następnych elementów aury. Okej. No to dziękuję za to wyjaśnienie. A teraz do Heleny. Helena, jak oceniasz tą sesję dzisiejszą? Pomogła mu, on był bardzo rozregulowany. Gdyby to nie nastąpiło w miarę szybko, później dużo ciężej byłoby powrócić mu do stanu pozytywnego. Dobrze się stało. Okej. Jakieś krótkie przesłanie na temat naszej, to znaczy mojej i Mateusza współpracy? Robicie wiele dobrego. Rozwijacie się. Wasze możliwości wzrastają. Jeśli będziecie nadal podążać tą drogą, osiągniecie bardzo dużo. Tyle. Róbcie swoje. No, dziękuję. Dziękuję za opinię i za tego. No i proszę oczywiście o dalszą, może bardziej już świadomą z mojej strony współpracę z tobą. Bo tak trochę mi się wydaje, cierpię na brak kontaktu z tobą, taki bardziej częsty. Wspominam nasze pierwsze spotkanie, takie świadome z mojej strony. Kiedy się rozpłakałem jak dziecko, pamiętasz to? Chciałbyś, żeby nasze kontakty były częstsze i bardziej, jak to powiedzieć? Budujące dla mnie. Budujące, intensywne? Tego byś chciał? No fajnie by było. Postaram się. No dzięki. Dobrze. El, jak uważasz, czy kończymy tą sesję, czy korzystając z okazji mogę to jakby
zająć się bardziej przyziemnymi sprawami, w każdym razie w kręgu moich zainteresowań chodzi o prehistorię. Chciałem trochę podwiedzać. Czy to w tej chwili, w tym momencie jest to jakby wskazane, czy raczej nie? Daj mu trochę czasu, żeby on poczuł się pewniej, tak? Tak, żeby to wszystko w nim się poukładało. To było dość dużo dla niego. On to odczuł. Niech on się ustabilizuje. Okej, rozumiem. Dobra, no to wam wszystkim dziękuję. I wybudzę Mateusza. Mateusz, będę liczył do 5, jak zwykle. Jak powiem 5, dopiero otworzysz oczy. 1. Wiesz, gdzie jesteś, wracasz tu i teraz. 2. Twoje ciało jest leciutkie z powrotem, sprawne, mocne. 3. Uruchom to ciało, poczuję. Mięśnie są mocne, chociaż rozluźnione. Ale czujesz, nie musisz sprawdzać, czujesz, że jesteś napakowany. I tak pozostanie. 4. Psychicznie jesteś podbudowany jeszcze mocniej. Wiesz, że ciemniej te centaury już nie mają i nie będą mieli dostępu do ciebie. Wszystko to odeszło. Pamiętasz, kto stanął ci do pomocy. Dobrze będzie, jak osobiście, nie w tej chwili, ale przy każdej prawie okazji, miał na uwadze, że Matka Jezusa zawsze ci przyjdzie z pomocą, jeśli o to poprosisz. Kamień swoją drogą, ale najlepiej zwracać się do pogromczyni szatanów. Zapamiętaj, zastosuj w przyszłości, jeśli będzie taka potrzeba. No i 5. Otwierasz oczy. Witaj. Jak z twoimi zaburzeniami psychicznymi? To nie, trudno to nazwać zaburzeniami, w każdym razie takie nieciągłości na tej psychice. Jak tak się teraz czujesz? Dobrze, pozytywnie. Tak, nie masz ochoty tam walczyć z otoczeniem? Nie. Pamiętasz tego centaura? Tak. Dość dziwnie, dziwną formę przyjął na dzisiaj centaur. No ja nawet wiem, że takie istoty były kiedyś w mitologii greckiej. Ale oni, jeśli chodzi o mitologię, to oni byli źli? No właśnie, nie wiem. Nie wiem. Trzeba na ten temat poczytać, ale damy sobie spokój. No to znaczy w tej chwili sobie damy spokój. Możesz Matulę uspokoić, że jest wszystko w porządku. Dobrze. Normalne sytuacje. Bywały normalne sytuacje w tej działalności, bo już się to kiedyś tłumaczyłem, że jeśli ktoś czym bardziej się rozwija, coraz bardziej podkręca swoje częstotliwości, tym jest bardziej narażony na ataki tej ciemnej strony. Ale trzeba umieć się z nim poradzić. Teraz jest ok. No i będzie ok. Jest bardziej cennym kąskiem.
Tak, pod tym względem. On się po prostu nie chciał się przyznać, ale oni się boją takich historii jak my. Oni wiedzą, co się święci.